mamy zapisaną liczbę 43249. Zastanówmy się, czym różni się miejsce cyfry 4 tutaj od miejsca cyfry 4 w tym miejscu. Jak te wartości różnią się od siebie? Widzimy, że to jest cyfra jedności. 4 to cyfra dziesiątek. 2 to cyfra setek. 3 to cyfra tysięcy. I 4 to cyfra dziesiątek tysięcy. Zatem 4 to inaczej 4 razy 10. 4 razy 10 to jest 40. Ta czwórka jest na miejscu dziesiątek tysięcy, czyli inaczej to jest 4 razy 10 tysięcy. To jest równe 40 tysięcy. Porównajmy te wartości. Jaka jest różnica między 40 a 40 tysięcy? No na pewno różnica jest w liczbie 0. Tu mamy jedno 0, tu mamy 4 zera. Tu jest o 3 zera więcej. To jest inaczej 4 razy 10 tysięcy. Tutaj mamy 4 razy 10. Widać, że cyfra 4 w tym miejscu jest 1000 razy mniejsza od cyfry 4 w tym miejscu. Czyli żeby otrzymać 40 tysięcy, trzeba 40 pomnożyć przez 1000. W takim razie to inaczej 40 tysięcy to się równa 1000 razy 40. Inny sposób spojrzenia na to zadanie. Zauważ, że każda kolejna pozycja zwiększa się o potęgę liczby 10. Czyli tu mamy jedności. 1 razy 10 to jest 10, czyli tu mamy dziesiątki. 10 razy 10 to są setki. Z setek do tysięcy przechodzimy mnożąc razy 10 i z tysięcy do dziesiątek tysięcy również mnożąc przez 10. Czyli 1, 2, 3, 4. Zatem z tego miejsca do tego miejsca przyszliśmy mnożąc 3 razy 10. 10 razy 10 to jest 100, razy 10 1000.